Cześć, halo. Piękna. Siema, ale mi wjechałeś na psychę. Dobrze, co? Ładnie powiedziałem, co? Na dzień dobry. Nie, wiesz czym najbardziej wjechałeś na psychę? No. Jak powiedziałeś, że a czemu jesteś na czacie, a nie macie jeszcze w grze? To jeszcze nie było to. To był tylko pierwszy trigger, no. A drugi, jak zacząłeś mówić, no ogólnie projekt spoko, nie wiadomo kiedy się skończy, ale jak już się skończy, będzie okej. Okay. No wiecie, w przyszłym tygodniu jest raz i mówię, o nie. Czy to znaczy, że mój czas się kończy, czy to muszę nie iść? Nie kończy się, mamiczko, no gdzie? No, bo zostawię włączony, żebyś mogła sobie pograć, wiesz? A, dzięki. Już wyłączymy serwer, nie, no, ja ale będę zostawimy. Leciała do Polski, wiesz. No ja wiem, nie wiem. No to nie, no wtedy wyłączymy no. Serwer, żeby nikt nie mógł grać. Wtedy wyłącz, tak. Ta. No bo jak mamiko nie może grać, to nikt nie będzie grać, oczywiście, że tak. Tak, zamknij w ogóle Minecraft. Myślałem, że zamknij mortę. Nie, no co ty, ja bym tak nie powiedziała. Ja wiem, ty za miła jesteś, za ewentualnie miła. Może do zwierzaka czasowa, to też by było z sympatii. A nie z miła, tylko z sympatii. To z kimś ostatnio gadałem, że... znaczy... No nie, bo dobra, nie mogę tego tematu poruszać. Dobra, nieważne, nie było tematu. Nie, no powiedz. Nie, bo będzie, że właśnie, że z tobą tylko jednym gadamy, a to właśnie nie możemy, tak? Musimy znaleźć inny temat. No bo nie, gadaliśmy, ostatnio z kumplem gadałem o fetyszach, no ale jak ja z tobą gadam, to tylko gadamy o jakichś takich tematach. Musimy właśnie no o ten, okay, co sądzisz na przykład o, na przykład, scenie CS-owej w Polsce. Ale to chyba nie jest ten temat fetyszy, czy tak? O, przypomniał. Kojarzysz taką streamerkę, kiedyś była Lur się nazywała? Lure? No, Kamila, no. A nie wiem, jak ona miała. I ona robiła takie filmiki w internecie. A propos, że tam pokażesz mi swój, albo tam spenetruje ci bombsite. Naprawdę? Ona tak, ona robiła takie, że... Czekaj, ja muszę to znaleźć, poczekaj chwilę, bo mi się teraz przypomniało a propos fetyszy i a propos CS-a. Poczekaj chwilę, poczekaj. Było coś tak, było, czekaj. Nie, nic tu chyba nie ma. 9 tekstów jak pisać, dobra, to jest chyba to, patrz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lure. Słuchajcie, dzisiaj dla was przygotowałam parę tekstów gamingowych na podryw. Mam nadzieję, że wam to się spodoba, a jeśli tak, to oczywiście zachęcam, żebyście... Czekaj. Jesteś mamiko? Mhm. Mogę ci udostępnić to na Discordzie? Dobra. Czekaj. No udostępni. Dawaj. Tutaj. Już udostępniłem. Czekaj. No. Nie no, coś kliknęłam, co to? No spokojnie, czekamy na ciebie. Ej, coś kliknęłam i nie mogę wyjść. No, to do streamu musisz kliknąć tylko. No nie, ale wiesz, jaki mam widok, moje konto, profile i nie mogę kliknąć krzyżyka. Jak to nie możesz kliknąć krzyżyka? O, mam, musiałam rozszerzyć, jak dziwne, że się nie zmniejszył, dobra. Jesteś? No, mam. Dobra. To jest Lur, nie? Lure, nie, chyba się czytało, nie? To jest stary filmik. Serdecznie, z tej strony Lure. Słuchajcie, dzisiaj dla was przygotowałam parę tekstów gamingowych na podryw. Mam nadzieję, że wam to się spodoba, a jeśli tak, to oczywiście zachęcam, żebyście zostawili łapeczkę w górę i nacisnęli ten czerwony przycisk subskrybuj. Sprawa wygląda tak, jeśli będzie tutaj 1500 łapek, będę chciała wykorzystać te teksty gamingowe na podryw w życiu realnym, tak więc jeśli wam się to spodoba, pamiętajcie o tej łapeczce. No i co? Życzę wam miłego oglądania, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Za te oczy powinieneś dostać bagbana. Hej ty, zraszujemy bombsite'em jak miłość? Jak na ciebie patrzę, moje serce podskakuje do Tigrid 128. Masz na imię Vivi? Bo czuję z tobą połączenie. Mogę sprawić, że twój karambit zmieni się w bajoneta. Chcesz? Ja co? Chcę to zobaczyć. Czekaj, że ona... spokojnie. Jej mąż też gra w CS-a? To jest spokojnie, to jest połowa dopiero. Zacznijmy. Okay. Myślałam, że dostanę flashbanga, a to tylko twój uśmiech. Hej skarbie, ściągnę ci twój tumik z USB. Wiesz co? Przyciągasz mnie jak babik? Wiesz co? Rozpalasz mnie jak młoto? Jesteś gorący, jak nowe procki Intela. Hej ty, robisz dobre kurwa. Zazdrościsz, tak, że nikt tak do siebie nie mówi. Co? Pobawię się twoim butterfly! No i poczekaj, powtórz, bo nie słyszałam. No dobra. Zakręciłabym twoim butterflyem. Zakręciłam. Szybciej ciebie rozbroję niż bombę. Hej, skarbie. Wyglądasz jak 1000 FPS-ów.
Dziękuję, kochani, że zobaczyliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak... Złoto, co? O Jezus. Powiem wam, że już zapomniałam o takim YouTubie i był o wiele lepszy. Co ty mówisz? Dobra, uważaj, bo zamknę ten transmisję, żebyś tam, nie wiem, ten... Fun fact poznałem. No nie, dlatego ja nie pokazywałem, tylko słyszałem. A, okej, okej. No bo to w sumie nie ma co ten... Jest karambita. Słychać mnie? Halo? Ledwo, na szczęście. Słyszałeś, co powiedziałam? Że nie chciałam pokazać ekranu, bo się bałam, że pokażesz tam karambita. A, nie. Zrobię z tym. Co jest? Co? Jest nowy dungeon? Ale panowie, powiem wam tak, krep przypał, nie? Ogólnie. Weźcie się, kurwa, jak do siebie. Tak, to prawda. Ale co ty się prujesz? Ja z Tomkiem rozmawiamy o podrywaniu w CS-ie. No, on proponuje mi grę w CS-ie, a wy tu wbijacie się w ogóle, bez pytania. Sadgę. A ty chcesz się cofać czy iść do przodu, przepraszam. Kurwa, Stasiek, wyłącz to, bo miną mi skrę. Nie, teraz nowy CS. Jak ty słyszysz, był na Valorancie z innymi teammate'ami, a nie jakiś CS, kurwa, 2001. Co chcesz słyszeć? Ej! No, na Valorancie. To co tam, kurwa, jest za jaskinia? To poucz, koleżanka. A tu byli już. To właśnie bym cię pouczył, kiedy chcesz nauki. Uspokój się, naprawdę, zwierzak. Pokażę ci mojego wandala. Gdzie jest ten Norden? Będę twoim wandalem. A no, Torek, bo ty no. miałeś powiedzieć pokażę o ci mojego spreja z Odyna. A, będzie wszędzie. Co ty mówisz?